Klęknął znowu Maćko i wyciągnąwszy przed się Spracowane na wojnach ręce, mówił ze łzami Broniliśmy Wilna, łupy Bóg dał godne Komu ja to ostawię? Chce krzyżak kary? Panie, niech będzie kara, ale pozwólcie, abym ja swoją głowę oddał Co mi tam pożywo ciebie bez Zbyszka? Młody jest, niech ziemię wykupi i potomstwo płodzi Jako Bóg człowiekowi przykazał Nie zapyta się nawet krzyżak, czyja głowa spadnie byle spadła. Hańba też z tego nijaka na ród nie spadnie. Ciężko człowiekowi iść na śmierć, ale pomiarkowawszy to lepiej, żeby człowiek zginął, niż żeby ród miał zginąć. I tak mówiąc, objął nogi królewskie. Król zaś poczuł mrugać oczyma, co było u niego znaką wzruszenia. A wreszcie rzekł. Nie będzie tego, żeby ja opasanemu rycerzowi Głowę kazał niewinnie ucinać. Nie będzie. Nie będzie. I nie byłoby w tym sprawiedliwości, dodał kasztelan. Prawo winnego przyciśnie, ale nie smok ci to żaden, który nie patrzy czyją krew w chłepce. A wy uważcie, że właśnie hańba by na wasz ród spadła, bo jeśli by bratanek wasz przystał na to co mówicie, tedy by i samego, i jego potomstwo za bezecnych wszyscy mieli. — A to, Maćko, nie przystałby on. — Ale gdyby się to bez jego wiadomości stało, to by mnie potem pomścił, jako i ja jego pomszczę. — Ha! — rzekł Tęczyński. — Wskórajcie u Krzyżaka, by skargi zaniechał. — Juże mu niego był. — I co? — spytał wyciągając szyję król. — Co powiedział? — Powiedział mi tak. Trzeba było na tynieckiej drodze o darowanie prosić. Nie chcieliście. To teraz i ja nie chcę. No a wy? Czemu nie chcieli? Bo przykazał nam z koni i na piechotę przepraszać. Król założył włosy za uszy i chciał coś odpowiedzieć, gdy wtem wszedł dworzanin z oznajmieniem, iż rycerz z Lichtensteinu prosi o posłuchanie. Usłyszawszy to, jak jakiego spojrzał na Jaśka Stęczyna, potem na Maćka, lecz kazał im pozostać, może w nadziei, że uda się mu przy tej sposobności załagodzić sprawę swoją powagą królewską. Tymczasem Krzyżak wszedł, skłonił się królowi i rzekł – Miłościwy panie, oto jest spisana skarga o zniewagę, jaka mnie w królestwie waszym spotkała. – Skarżcie się jemu – odpowiedział król, ukazując na Jaśka Stęczyna – Krzyżak zaś rzekł, patrząc wprost w twarz króla, nie znam waszych praw ni waszych sądów. Wiem jeno, że poseł zakonu przed samym tylko królem skarżyć się może. Małe oczki Jagiełły zamigotały z niecierpliwości. Wyciągnął jednak rękę, wziął skargę i oddał tęczyńskiemu. Ten zaś rozwinął ją i poczuł czytać, ale w miarę jak czytał, twarz stawała mu się coraz bardziej frasobliwa i smutna. Panie, rzekł wreszcie, tak nastajecie na życie tego młodzianka, jakby on całemu waszemu zakonowi był straszny. Żali wy, krzyżacy, już jej dzieci boicie? My, krzyżacy, nie boimy się nikogo odparł dumnie komtur. A stary kasztelan dodał z cicha: a zwłaszcza Boga. Powała Staczewa czynił na przed sądem kasztalańskim wszystko, co było w jego mocy, aby winę Zbyszką umniejszyć. Lecz próżno uczynek przypisywał dzieciństwu i niedoświadczeniu. Próżno mówił, że nawet i ktoś starszy, gdyby trzy pawie czubo ślubował i o zesłanie ich się modlił, a potem ujrzał nagle taki czub przed sobą, mógłby także pomyśleć, że jest w tym zrządzenie boskie. Jednej rzeczy nie mógł zacny rycerz zaprzeć, to jest też, że gdyby nie on, to kopia Zbyszkowa byłaby uderzyła o pierś krzyżaka. Kuna zaś kazał przynieść do sądu zbroję, w którą owego dnia był przybrany, i okazało się, że była z cienkiej blachy, używana tylko do uroczystych odwiedzin i tak wiotka, że Zbyszko, zważywszy jego nadzwyczajną siłę, byłby ją niechybnie grotem na wylot, przebudł i posła życia pozbawił. Za czym pytano jeszcze Zbyszka, czy myślał Krzyżaka zabić, lecz on nie chciał się tego zapierać. Wołałem na niego z daleka, rzekł, by kopi nadstawił, bo już ci żywy nie dałby sobie zełbachę mu zedrzeć. Ale gdyby i on był z daleka wołał i że jest posłem, wtedy bym go był w spokoju ostawił. Podobały się te słowa rycerzom, którzy przez życzliwość dla młodzianka tłumnie się na sąd zgromadzili. I zaraz podniosły się liczne głosy. Prawda, czemu nie wołał? Lecz twarz kasztelana pozostała posępna i surowa. Nakazawszy obecnym milczenie, sam także przez chwilę milczał, po czym utkwił Zbyszka badawcze źrenice i zapytał – możesz li na mękę pańską poprzysiąc, żeś płaszcza i krzyża nie widział? – Nijak – odpowiedział Zbyszko – żeby ja krzyża nie widział, to myślałbym, że to nasz rycerz, a w naszego przecie bym nie godził. No jakoż mógł inny się krzyżak pod Krakowem znajdować, jeśli nie poseł, albo nie z poselskiego pocztu? Na to nic nie rzekł Zbyszko, bo nie było co rzec. Dla wszystkich było rzeczą aż nazbyt jasną, że gdyby nie pan Staczewa, to w obecnej chwili leżałby przed sądem nie pancerz posła, ale sam poseł z przebitą na wieczną hańbę narodowi polskiemu piersią. Więc ci, nawet którzy z całej duszy sprzyjali Zbyszkowi, rozumieli, że wyrok nie może być dla niego łaskawy. Jakoż po chwili kasztelan rzekł, i żeś w zapalczywości swej nie pomyślał, w kogo bijesz, i czynił bez złości, przeto ci zbawiciel nasz to policzy i daruje, ale ty się nie Boże Najświętszej Pannie poleć, gdyż prawo nie może ci tego darować. Usłyszawszy to zbyszko, chociaż spodziewał się podobnych słów, przyblatł nieco, ale wnet potem wstrząsnął w tył swe długie włosy, przeżegnał się i rzekł – Wola boska, ale trudno. Następnie zwrócił się do Maćka i ukazał mu oczyma na Lichtensteina, jakby polecając go jego pamięci, a Maćko kiwnął głową na znak, że rozumie i pamięta. Zrozumiał to spojrzenie i ten ruch, także i Lichtenstein. Jakkolwiek w piersiach biło mu zarówno mężne, jak i zawzięte serce, jednakże dreszcz przebiegł go na chwilę od stóp do głów tak straszną i złowrogą twarz miał w tej chwili stary wojownik. Kasztelan udał się do przyległej izby, by podyktować wyrok na Zbyszka biegłemu w piśmie sekretarzowi. Ten i ów z rycerzy zbliżał się podczas onej przerwy do Krzyżaka, mówiąc: Bogdaj na sądzie ostatecznym łaskawić osądzono. Radrześ tej krwi. Lecz Lichtensteinowi chodziło tylko o zawisze, gdyż ten z powodu swych czynów bojowych, znajomości, praw rycerskich i niezmiernej surowości w ich przestrzeganiu, znany był po świecie szeroko. Do niego więc zbliżył się Lichtenstein jakby chcąc usprawiedliwić się ze swojej zawziętości, rzekł: Sam tylko wielki mistrz wraz z kapitułą mógłby mu łasko okazać i ja nie mogę. Nic waszemu mistrzowi do naszych praw. Łaskę może tu okazać nie on, jeno król nasz, odpowiedział Zawisza. A ja jako poseł musiałem żądać kary. Pierwej byłeś rycerzem niż posłem Lichtensteinie.